Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wciąż nie podjął decyzji w sprawie odwołania od kary, jaką nałożył na miasto Suwałki za niespełnienie norm w zakresie recyklingu. Te kary i odwołania to nie tylko problem suwalski, twierdzi Kamil Sznel. Od maja sprawa wisi w próżni. Mówimy tutaj na razie o roku 2021 i ta kara to jest 388 tysięcy złotych. My oczywiście od razu, jak otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu czy też wręczeniu miastu Suwałki tej kary, złożyliśmy odwołanie. Było to w maju tego roku. Przesłaliśmy te odwołanie, gdyż oczywiście mamy takie prawo i w tym kierunku dążymy, by je złożyć. I na chwilę obecną ze strony funduszu nie mamy żadnej odpowiedzi, w jakim kierunku nasze odwołanie miałoby iść. Zdaniem urzędnika miasto podniosło w odwołaniu liczne argumenty, które powinny wpłynąć na pozytywną decyzję odwoławczą, ale pewności do czasu jej podjęcia nie ma. Szereg tych argumentów, które zostały zawarte w piśmie, miejmy nadzieję, że przekonają fundusz, że w mieście Suwałki nie spoczywamy na laurach w kwestii segregacji odpadów, ponieważ inwestujemy systematycznie w rozbudowę tego parku maszynowego w naszym przedsiębiorstwie gospodarki odpadami. Systematycznie wprowadzamy coraz to nowe formy kontroli wiat śmietnikowych, w których, jak wiemy, jest największy problem, jeżeli chodzi o ten poziom segregowania śmieci. Zatem te działania są w Suwałkach realizowane cały czas i pracujemy nad tym, by ta gospodarka odpadami była jak najlepsza i w jak największym stopniu spełniała narzucone nam wskaźniki. Wiemy tyle, że nie jest to tylko i wyłącznie problem Suwałk. Z tym samym problemem mierzą się praktycznie wszystkie samorządy, którym to fundusz nałożył karę. Zatem domyślamy się, że prawdopodobnie instytucja ta została zarzucona setkami takich odwołań i teraz analizuje te wszystkie sprawy. A czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma jakieś terminy, w których powinien się odnieść, czy jest to... Jak kancelaria, instytucja publiczna, obowiązują nas tutaj terminy wynikające z KPA, tutaj jest również podobnie, my po prostu spokojnie czekamy na odpowiedź. Ponad 300-tysięczna grzywna to pierwsza z wymierzonych Suwałkom kar, ta za 2021 rok. Za następny rocznik jest kolejna, wyższa i za rok miniony trzecia. Już bardzo znacząca, bo określona na około 2 miliony. I to te właśnie kary skłoniły ratusz do zmiany podejścia do segregacji. Inwestycje w PGO nie rozwiążą braku dyscypliny mieszkańców w domowym sortowaniu śmieci. Wprowadzone kary, groźba nałożenia podwójnej opłaty za odbiór odpadów zdaje się przynosić oczekiwane efekty. Sięgnięcie do portfela zmobilizowało Suwałczan. Muszę powiedzieć, że tutaj to przyniosło efekty. Widzimy większe zdyscyplinowanie ze strony mieszkańców Suwałk, jeżeli chodzi o tą segregację. Tutaj nasza firma PGK, która odbiera śmieci z terenu Suwałk, wskazuje, że rzeczywiście po tych komunikatach z sierpnia i września tego roku jest widoczna poprawa segregacji śmieci, co widać w tych pojemnikach od segregacji, że tych śmieci rzeczywiście w nich jest więcej kosztem pojemników na śmieci zmieszane. Zatem to cieszy, że mieszkańcy rzeczywiście wzięli sobie nasze prośby, nasze apele do serca i postanowili dołączyć tak naprawdę do naszej wspólnej pracy, bo to praca całego miasta, by te poziomy segregacji były coraz lepsze. Jednym słowem można powiedzieć, że Suwałczanie umieją segregować odpady. Tak, na to wygląda, że Suwałczanie umieją segregować odpady, nie jest to nic skomplikowanego, wystarczą po prostu dobre chęci. Za to dziękujemy mieszkańcom Suwałki, oczywiście będziemy namawiać do tego, by w dalszym stopniu utrzymywać taką pracę, ale również by wykonywana ona jeszcze była jeszcze lepiej. Po spotkaniu z zarządcami budynków wielorodzinnych do ratusza trafiły też już wszystkie harmonogramy zamykania wiat śmietnikowych przed intruzami.